I'm a true champion. Dzień dobry moi kochani, witam was w tym specjalnym odcinku. Dzisiaj jedziemy na pierwszą rundę Mistrzostw Polski Driftu, gdzie Jasiek dzisiaj trzepie swoje pierwsze czasy i walczy o mistrzostwo. Już takiego spoilera rzucę na starcie, na pewno wygra. W tym odcinku zobaczycie przejazdy w R34, w GTR-ze, upalanie na maksa oraz zwycięstwo Jaśka. To nie jest najważniejsze, ponieważ jesteśmy w Warszawie. Spotka mnie miła niespodzianka. W końcu udało mi się spotkać z moją ulubioną, najlepszą wypożyczalnią z Warszawy, Cylindersi. Użyczyli mi tego oto pięknego A35 AMG, którego zaraz zobaczycie. Ale słuchajcie, zapytacie się, dlaczego najlepsza wypożyczalnia? W Warszawie jest całkiem sporo. Dlaczego Cylindersi? Dlaczego Sasza współpracuje tylko z Cylindersami? Nie wiem, wytłumaczę. Przyjeżdżam do Warszawy, godzina 21. Dzwonię do szefuncia. Tachu? No słuchaj, sprawa jest, przyjechałem do Warszawy. Ja ci dam, kto to mówi? Fura średnia, bo prabusa ukradli, Mustang rozwalony. Potrzebuję samochodu. O tak, nie ma sprawy, już coś mamy. I tak samo dla was. Więc koniecznie wbijajcie tam linku w opisie do Cylindersów. Najlepsza wypożyczalnia, jaką znam. Już nie pierwszy raz występuje na moim kanale. Zaprzyjaźnina, a teraz zobaczcie, co dla mnie przygotowali. Nie ma gwiazdy, nie ma jazdy, bo bez gwiazdy nie ma nic. Nie ma gwiazdy, nie ma jazdy, nie ma nic. Yo, what's up? Mam nadzieję, że samochód wam się podoba. My zaraz dojedziemy na tor Słomczyn, tam gdzie Jasiek będzie upalał, gdzie będziemy wygrywać dzisiaj złoto z Jaśkiem, kibicować grubo, przebijać opony konkurencji. No, więc jeśli już na początku odcinek się spodobał, to strzel tu łapeczkę. Pamiętaj jeszcze o Instagramie Cylindersów, jest tam w opisie. Jak chcesz na szybko zobaczyć, ile mają fur, bo mają więcej niż ja nawet. Mają ich w cholerę, bo ja aktualnie to mam tak, dwa w naprawie. Jeden sprzedany, to już go nie mam, i drugi w transporcie morskim. więc słabo. Więc jak chcecie jakąś fajną furkę, to ode mnie nie brać od Cylindersów. To o, w opisie, koniecznie. Dobra, my już dojeżdżamy, widzimy się na miejscu, na wyścigach. No to co, no to w kontakcie. Mercedes, co ty mi tutaj robisz? Jakieś, patrzcie, kontrola pasa ruchu normalnie. Dobra, widzimy się na miejscu, trzymajcie się, cześć. Jesteśmy już na miejscu. Jasiek, masz dzisiaj wygrać. Dzisiaj kwalifikacje, to będzie pierwszy cel. No i jutro zawody i jadę w klasie gość, więc... Jaki gość? No gość, bo... Nie wyrobiłem sobie licencji, więc jadę w klasie gość, jest klasa Pro, Pro 2 i gość. Ja jadę w klasie gość. Co to znaczy? No, że jesteś kozakiem, że jesteś gość. To wtedy jedziesz w klasie gość. Wszystko wiemy! No i co? Dzisiaj są kwalifikacje, jutro główna część zawodów, więc jutro będzie ta tak naprawdę najbardziej emocjonująca walka. Wygrasz? Zobaczymy, nic nie obiecuję, bardzo chciałbym, aczkolwiek zobaczymy, jak się będzie wszystko sprawowało, jak samochód, no i przede wszystkim kierowca. No samochód mamy, o. Cześć, ja to w końcu kuta jest to 650-900 Nm. 900 Nm to jest najważniejsze, 650 Nm. Tak. No czwórka to tak, wiesz, to wstaje z gazu po prostu. Dobra, moi kochani, zaraz zobaczymy, jak ja się kupala, a zanim do tego przejdziemy, pokażę twoją konkurencję, to nie? Tak, i komuś... przejdź się, pokaż... Przebiję komuś opowiem, tak wysoko komu? Nie wiem, wyliczankę zrób. Dobra, Enna Dubelika, uwaga, bijemy tobie. Załatwiłem specjalny przejazd dla gościa, którego niestety nie mogę wam pokazać, ale będzie jechał ten gość żółtym szerszeniem za chwilę i na pewno będzie głośno dar mordę. Myślę, że się podobało. Jestem wręcz pewny, że się podobało. Nie? Się ładuje. Chyba za dużo pieniędzy masz, wiesz?
Co mówisz? Za dużo pieniędzy chyba masz, długo, wiesz? Długo zbierałem, wiesz. Najpierw w przedszkolu, jak babcia dała kieszonkowe i teraz sobie kupiłem. Nie, to wygląda przepięknie, jest tak piękne, jest, nie widziałem czegoś idealniejszego, nie? Spójrzmy, co siedzi w środku. Nie, moim zdaniem to jest jeden z najbardziej profesjonalnych wózów, jaki widziałem na tych zawodach. Jest naprawdę niesamowity. Jest naprawdę niesamowity. Już nie będę mówił, że mu zazdroszczę. Kanał znacie, wbijajcie do niego po więcej tego typu rzeczy. La 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 la. Kochani, Jasiu za chwilę ma eliminację. Z dzisiejszego dnia to będzie wszystko. Widzimy się w kolejnym dniu, gdzie Jasiu będzie walczył na finałach. Ścigajcie z nim, ścigajcie z nim. To było błyskawiczne zwycięstwo. No dobra, to czekamy na kwalifikacje, zobaczymy, jak jeszcze mi pójdzie. Podsumowanie nagramy wieczorem i widzimy się w kolejnym dniu. Trzymajcie się strzała, a czy nie, nie trzymajcie się. Widzimy się na kwalifikacjach. Siema. Bo ogólnie nam sonda lambda poszła. Poszła nam sonda lambda, ale teraz jak przejechałem ten przejazd, jak to się naprawiło. Nie zdążyłem. Dostałem takiego natchnienia, że po przejeździe musiałem się zatrzymać, gdzieś jak spowolnie. No, widziałem. Bo nic nie widziałem w środku, tyle było dymu. Takie natchnienie dostałem. Więc Jasiek zrobi grubo, to słuchajcie, bo była lambda, zgodnie z regulaminem. Jeżeli jest, powiedzmy, skończyły się czasy przejazdowe, tak? Więc Jasiu musiał teraz pojechać sobie jeden przejazd po czasach tych przejazdowych, nie? Tak. Do nauki. Teraz będą klasyfikacje i klasyfikujesz się tam tak. Już do finałów, które będą jutro. Klasyfikacje i wtedy walczymy dalej. Dobra, więc Jasiu, to by było na tyle, no co? A wcześniej widziałem. Patrzcie jaka gwiazda, patrzcie jaka gwiazda. Trzy kamery biorą na raz. Z tą cztery. Dobra, tak powiedz w skrócie co się stało. No tak w skrócie... 2:10. Określił moje jeżdżenie dzisiaj. Słuchajcie, zanim powiesz, Jasiek miał usterkę techniczną. Miał tylko dwa przejazdy, tak naprawdę. No więcej, trzy, cztery. Ale rok nie jeździł. Tak, rok nie jeździłem. Ale słyszymy się, że się zakwalifikujemy? Tak, raczej tak. No i co? Raczej się zakwalifikujemy, będziemy jutro walczyć w parach. W parach troszeczkę lepiej mi się wydaje, że nie. Powiem tak, nie smucimy się. Dostał się na pewno, ja w niego wierzę. A jutro Jasiek spokojnie. Użyjemy tych tajnych technik. Użyjemy po prostu technik jazdy w parach, no. Tak. Ja tam będę na trybunach stał za K40, no nieważne z czym. I będę wiedzieć, wiecie co robił, nie? Celował w tego drugiego. Dobra moi kochani, widzimy się jutro na finałach. Dokładnie tak. Jasiu, dasz radę, Jasiu na podwierzę. Dobrze. No i tak na marginesie to jeszcze na kanał Jasia wbijajcie, nie? Zapraszam. Obowiązkowo. Serdecznie. No. Moi kochani, w skrócie, zdążyliśmy na ostatnią chwilę, prosto z Warszawy, jest Jaśka start, pierwszy, nagrywamy, zdążyłem, na ostatnią chwilę, dokładnie Jaśka podjechał, a ja dzisiaj prosto z Warszawy grzałem tu całą drogę, żeby zdążyć. Okej, oglądamy jego start. Bo to Marcin Skwierczyński i Jan Borawski, a niech mu będzie Jaś Borawski, malutki, drobniutki Jaś. Ja wam dam malutki. A ja będę. Oglądamy się od was, w braciach na pewno. Dziś niedziela, teleranek, a w Skyline siedzi Janek. Wszystko tak, się półprzezroczysty, ale...
Jakiś fail. Pierwszy przejazd, Jaśka trochę wyprostowało, nic się nie stało, czas na kolejny. Uwaga, uciekać! Pa! Ale urwał! Ale to było dobre! Uciekać w momencie! Ale urwał, a tylko trochę było! Piszemy oświadczonko albo wzywamy policję. Nie, nie wzywamy policji, absolutnie. Jasiu przegrał wyścig o finał, ale spokojnie, będzie walczył o trzecie miejsce. Więc za chwilę zobaczymy wyścig o trzecie miejsce Jasia. A w finale będzie walczył ten gościu, który właśnie wygrał z Jasiem. Jasiu ma problemy z samochodem. Dowiemy się już później od Jasia, co się stało. Ale ważne jest to, że na razie zostajemy tutaj i czekamy o walkę o trzecie miejsce. Czekamy tutaj i zobaczymy, jak Jasiowi pójdzie. Moi kochani, zróbmy podsumowanie. Jasiu, powiedz, co się stało. No cóż, zepsuł mi się samochód. No już nie pierwszy raz, niestety taki mam troszeczkę wadliwy ten samochód, więc on się zepsuł po raz kolejny. No, wydaje mi się, że miałbym duże szanse na wygraną. Znaczy, no ogólnie Jasiu był pretendentem do pierwszego miejsca, no, i każdy to wiedział na początku, tak? No nie oszukujmy się, no tak. Nieskromnie mówiąc, to jest prawda i tyle, no. No tak, nieskromnie mówiąc, jest to prawda. No i co, samochód się zepsuł, mam czwarte miejsce, jestem trzecim przegranym. Spoko, ja sobie też przegrałem. Też czwarte zająłem. No, to trzeci przegrany, super. Ale powiem tak, o, jeżeli chodzi o to uderzenie, bo tam pewnie każdy się zastanawia, o co chodziło. Tak. Po prostu zgasła fura. Zgasła mi fura, zgisła, zawodnik za mną jechał napędzony, myślał, że ja się odhamowałem, myślał, że wcisnę gaz i tak dalej. Uderzył we mnie. No nic, w moim aucie, no nic się tam nie stało za bardzo. No tam, lekko zderzak odpadł, lekko tam dostała woda i klatka i to wszystko. Jeśli są jacyś sponsorzy, którzy chcieliby wejść w Jasia, dokładnie, to w tym filmie mówimy, że na mojego maila można pisać, bo jesteś zainteresowany, bo wiem, że dużo osób klubowych mnie ogląda. Będziemy kombinować, nie? Dokładnie, będziemy kombinować coś, że w przyszłym sezonie... No bo jakbyś do jakiegoś teamu mógł dołączyć, nie? Tak, mógłbym dołączyć do jakiegoś teamu albo mieć swój team i po prostu reprezentować wysoki poziom sportowy w jeździe, no. Moi kochani, wielkie dzięki za oglądanie, wbijajcie koniecznie do Jasia. Było mega, było super, jestem z siebie dumny, jeszcze raz jestem z siebie mega dumny. Dobra, trzymajcie się, cześć!